Pasterzu miłościwy, powiedział Zbigniew z Oleśnicy, król mnie wzywa. Nie będziecie na zamku? Chcecie, bym był? Z uprzejmym uśmiechem odparł biskup. Sądzę, że nastami dwój więcej nie będzie nadto, zaczął Zbyszek. Aby Jagiellę z głowy wybić, co mu król rzymski w nią włożył, nieszczęsną myśl żenienia. Biskup Wojciech ręce załamał i głową potrząsnął, potwierdzająco nie odpowiedział. Staremu na co się to zdało, mówił dalej Oleśnicki. Dla żony pewnie łowów nie rzuci, wiek późny. Papież, rozgrzeszając go za ostatnie małżeństwo z granowską, wyrażony, położył warunek, że ono ostatnim być miało, mówił, a biskup słuchał z oczyma spuszczonymi. Tak, odezwał się łagodnie, widząc, że coś odpowiedzieć było potrzeba. Tak. Jest to nieszczęście wielkie, które chytrości Zygmunta winniśmy. Musimy króla starać się odwieść, ale to nie przyjdzie łatwo. Od towarzyszenia na zamek Wojciech się wymówił zręcznie, Oleśnicki sam stawił się na Wawelu. Król już po rannym obiedzie czekał na niego w dolnej izbie małej sam jeden. Powitanie było serdeczne ze strony Jagiełły. Pełne poszanowania, lecz razem i powagi ze strony duchownego. Król, o ile mógł, twarz rozjaśniał. Począł naprzód opowiadać o łowach swych i o zwierzu. Zbyszek słuchał cierpliwie. Kazał mu siąść król. Dla znającego dobrze Jagiełę było już jawnym, że się miała ważniejsza, a drażliwa począć rozmowa. Domyślał się nawet jej przedmiotu Oleśnicki, lecz pierwszy rozpoczynać nie chciał. Jagiełło począł od uściskania go. Pamiętam, rzekł wzruszony, żeś mi życie ocalił i życzysz mi dobrze, a mówisz prawdę, gdy inni się podlizują i pochlebstwy mnie karmią. Bądź mi tak wierny mi teraz. Popatrzył milczącemu w oczy. Czemuś ty małżeństwu przeciwny, wyjąknął wreszcie. Zbyszek potrząsnął głową. Ani wam, królu mój, ani Polsce, ono niepotrzebne, rzekł rzeźko. Lat macie blisko siedemdziesięciu. Nie wie kto do wesela. Małżeństwo przez Boga i Kościół ustanowione jest dla utrwalenia rodu ludzkiego, a wy się już potomstwa spodziewać nie możecie. Król się zatrząsł cały. Dlaczego? zawołał szybko i zająkliwie. Jam w lasach żył, życie mam mocne, siły większe niż Wy, coście w murach zamknięci. Zbyszek pomilczał nieco. Obyczaj Was też nie stworzył do domowego pożycia z niewiastą, rzekł. Dla najmilszej żony nie poświęcicie jeszcze milszych łowów. Cóż Wam po małżonce, która. Samotnie dnie pędzić będzie musiała, gdy wy na Boże Narodzenie do Litwy, w zapusty na Ruś, na zielone święta pojedziecie w Mazowsze za zwierzem. Rozśmiał się król. Dajcie mi taką, co by mnie umiała utrzymać przy sobie. Zbyszek ramionami ruszył. Nie znam takiej. A to wiem, odezwał się, że owka owdowiała czeska królowa nie będzie dla was jakiej życzycie. Cóż dopiero inne. Król oczy spuścił i po chwili szepnął. Do Owki trzeba posłać kogoś, co by ją zobaczył i poznał, a mnie sprawę zdał. Ale ja nie upieram się przy niej. Rusinkę mi dajcie, taką jak moja matka była. Odstąpił kroków kilka zdziwiony duchowny. Więc już nowego coś? Zapytał. Nie króla rzymskiego swaty? Uśmiechem i skinieniem głowy odpowiedział Jagieł. Rusinkę bym rad poślubił dodał. Stał zadumany smutnie Oleśnicki. Nie wierzycie mi, rzekł. Pytajcie innych duchownych, miłościwy królu. Czy wam kto z nich przeciw wyraźnemu wyrokowi papieża małżeństwo doradzi? Zakłopotany Jagieło posłyszawszy to, usiadł i sparł się na ręku. Oleśnicki patrzał nań tak, jakby na dziecko napierające się czegoś spoglądał, z politowaniem z miłością razem. Nie chcecie, abym z rąk króla rzymskiego żonę brał, rzekł po chwili, no to mi pomóżcie do innej. Ja bez żony żyć dłużej nie mogę i nie chcę. Witold mi swata siostrzenicę swoją. Tego imienia dosyć było Leśnickiemu, aby obudzić nieufność i zrodzić niepokój. Powstał z siedzenia poruszony, mrucząc Witold, Witold. Jagiełło pilno patrzał na niego. Dziewczę młode i urodziwe dodał. Któż to wie? Bóg może łaskę mi uczynić i dać potomka. Nie lepiej, żebyście pana z mej krwi mieli niż zięcia przybranego dla jadwigi. Zbyszek nie chcąc się sprzeczać, nie odpowiadał w myślach pogrążony. Witold, powtórzył po długim milczeniu. Niepojęta to dla mnie rzecz. Ja się go lękam i posądzam. Żywo przerwał Jagiełło. Ja go miłuję, odparł. Krew to nasza, a rodzina cała mi droga. Mąż rozumu wielkiego i rycerz dzielny. Lecz jak rycerz podbojów i panowania chciwy, wtrącił Zbyszek. Sonka dla mnie stworzona na żonę ciągnął przebojem, już idąc król. Nasze rusinki za kratą się chowają, zamknięte, świata nie widzą, zabaw nie lubią, skromne są i pobożne, nie tak jak wasze chciwe wesela i uśmiechu niewiasty. Takiej mnie właśnie potrzeba. Lat ma ile? Zapytał Leśnicki. Król mruczeniem tylko mu odpowiedział. – Pół wieku różnicy, miłościwy król, jeżeli się nie mylę, – pochwycił Zbyszek. – Któż by wam dobrze życząc radził małżeństwo takie, gdy wszelkie nawet ze starszą niepotrzebne, a grzeszne? – Wolisz więc, bym miłośnicę miał? – podchwycił żywo Jagieł. Oleśnicki ramiona podniósł i odstąpił kroków kilka, nie dając odpowiedzi. Nowa ta myśl króla, zrodzona z podszeptu Witolda, zdawała mu się groźną… Pilno było rozwiedzieć się, rozsłuchać i uzbroić przeciwko niej. Wstał więc Zbyszek i, nie wznawiając rozmowy, o tym króla pożegnał. Jagiełło, idąc oczyma za nim, nie zatrzymał go został sam. W myśli już szukał sobie sprzymierzeńców przeciw Zbyszkowi, którzy by popierali ożenienie. Niedługo potem oznajmiono mu, Biskupa Wojciecha. Ten wcale inaczej się z królem obchodził. Jagiełło bywał z nim swobodniejszym, śmielszym i weselszym, bo w nim nigdy nie znajdował tak surowego sędziego i nauczyciela. Wyszedł ku drzwiom przeciwko niemu z twarzą wesołą. Widzicie, wilki mnie nie zjadły, zawołał. Jam znowu w Krakowie. Jeden niedźwiedź miał ochotę mi pogruchotać kości, ale ja mu oszczep wbił pod łopatkę i ani zipnął. Mówiąc to królu, kazywał ruchem rąk, jak przeciwnika przebudł. Siedli wreszcie oba. Wy, mój ojcze, rozumniejsi jesteście od nich tu wszystkich, rzekł łagodnie z twarzą rozjaśnioną, zwracając się do biskupa Wojciecha. Wy mi też powinniście prawdę rzec. Może li to być Bogu niemiłym, gdy człowiek chce żonę wziąć i potomstwo mieć? Biskup głowę spuścił. Owszem, kościół zaleca małżeństwo świeckim, odparł cicho, leczy, lecz, lecz co mu, ojcze? Potomka nie mam, odezwał się król prędko. Pragnę go mieć, ożenić się chcę i muszę. Biskup na tak stanowczo wyrażoną wolę króla nie powiedział nic. Dwuznacznie głowę pochylił, jakby się jej poddawał. Wprost wam wyznam wszystko, ciągnął dalej król. Zygmunt mnie swata, z jego ręki wy się boicie żony, no to od Witolda siostrzenicę, rusinkę, gdy wezmę, cóż macie przeciwko temu? Zdumiał się biskup tak jak w Oleśnicki. Miłościwy król odezwał się po na namyśle. Ja ani radzić wam, ani odradzać bym nie chciał. Nie widzę złego w ożenieniu. Lecz i dobrego nie widzę. Wiek wasz podeszły, papież ojciec nasz zakazał wam powtarzać śluby. Papież mi pozwoli, wykrzyknął król. Do Rzymu pośle, rękę jego pocałuję. Milczał już jastrzębiec, ale twarz jego smutkiem się oblała. Król czekał na daremnie odpowiedzi. Nie przeciwicie się, zapytał? Duchownym jestem, odparł z wolna biskup. Pod władzą rzymskiego papieża zostaję. To on wyrzekł dla mnie święte. Radzić więc przeciw temu? Zrzymnął się Jagieł. Innego się po was spodziewał, począł z wyrazem żalu. Wiecie, że dla was dobrym i łaskawym zawsze był, miłości też spodziewałem się nawzajem. Chcecie, bym tak sierotą sam jeden życia dokonał? Dziwujecie się, że mnie ciągnął łowy? A cóż na zamku robić będę? Rządzić mi nie dajecie, bo rządzicie za mnie sami. Szczęśliwym być mi nie dopuszczacie. Mówił nieomal płaczliwie, a biskup siedział zadumany. Królu miłości wyrzekł. Co pomoże, gdy ja waszej woli sprzeciwiać się nie będę? Nie ja tu jeden jestem, innych pytajcie. Zgodzą się oni, ja pewnie nie oprę. Ze zbyszkiem mówiłem, wtrącił król, ale z nim nie dokończył. Mówcie wy z nim za mną, dodał, argumentami przekonajcie go. Wojciechowi uśmiech pobierzał po ustach. Oleśnickiego ani pokonać, ani przekonać ja mnie zdolny, rzekł. Powaliłby mnie na ziemię, jak kikieryca włócznią. Jak gieł dowcip ten znalazł trafnym, rozśmiał się głośno. O, ten Zbyszek zawołał, ten Zbyszek, co mi ja go sobie sam na moje utrapienie wychował i wyniósł, a teraz słuchać go muszę. Ani przeciw, ni za, nie rzekł słowa biskup. Jak sądzicie, dodał król. Uproszę go ja, aby mi sonki wziąć nie bronił? Zamyślił się Jastrzębiec i szepnął głos miarkując. Tym tylko chyba, że mu żoną z rąk rzymskiego króla zagrozicie. A po małym przystanku dodał poufnie, jego wyślijcie, aby sonkę widział i osądził, czy na żonę dla was przystała. Jemu powierzcie sprawę. Odrzucić nie będzie mógł, pojedzie. Któż wie, może skłoni się sam, albo Witold go potrafi zjednać. Na tym skończyła się z biskupem rozmowa. Powstał król, także z siedzenia się poruszył i przystąpił ku niemu. Cicho skłoniwszy się mu, do ucha szeptać poczuł: „ Nie bądźcie przeciwni. Nie zatruwajcie ostatnich dni moich. Krzyw wam nie byłem, nie bądźcie mi wrogami. Królu podchwycił jastrzębiec. My cię miłujemy wszyscy, a właśnie miłość ta przestrzegać każe. Mów za mną, Zbyszkowi. Nie dając dokończyć, odezwał się Jagieło i prowadził go do drzwi. Mówcie mu, że mnie do grzechu prowadzić nie powinien. Chcę mieć żonę i rodzinę, sam jestem, sam. Biskup się skłonił i, jakby mu pilno było ujść od nalegań, co rychlej za próg ustąpił. Gdy się to działo, cebulka na uboczu siedząc, nie rad się pokazując, nie dając wiedzieć o sobie, patrzał i słuchał. Ani przybycie Oleśnickiego, ani odwiedziny biskupa oka jego nie uszły. Późno w noc, gdy już król leżał na łożu swym w sypialni i kaganek, tylko nocny w rogu jej zapalonej izby oświecał, Jagiełło z dwóch komorników swych, którzy u drzwi jego sypiali, jednego wyprawił po cebulkę. Obu potem precz do sieni oddalić się kazał. Na palcach ostrożnie wsunął się pisarz, aż podłoże królewskie. Jagiełło, sparty na jednej ręce, oczekiwał na niego. Jutro jedź, z powrotem rzekł niespokojnie. Listu nie trzeba. Witoldowi powiedz, że ja sonkę przyjmuję z jego ręki, a co panowie na to powiedzą, radzi będą czy nie, nie dbam. Wyraz ten wymówił z niezwykłą siłą. Ale tym królikom trzeba okazać, choć że oni też coś mogą. Ja swoje uczynię, a ich pogłaskać muszę. Rychło więc pośle tam Zbyszka na oględziny, aby sonkę widział sam i rzekł mi, jaką ona będzie królową. Zbyszka niech Witold przyjmie, a ujmie sobie niech pogłaszczę. Tu król zniżył głos bardzo. W orszaku jego będzie człowiek z mojej ręki, co mi prawdę powie, rozumiesz? Skinął ręką. Cebulka stał z pochyloną głową. Zanieście pozdrowienie swemu Panu, dodał król i powiedzcie, że mu dziękuję, a będzie li z jego siostrzenicy żona dobra zawdzięczę mu, i miłować ją będę, i raj jej tu uczynię, a wyniosę jak żadną. To mówiąc król, który nigdy posła ani gościa bez podarku nie odpuścił, przygotowany już worek ze stołu pochwycił ręką drżącą i śmiejąc się dał go cebulce, który kolana jego ściskał i całował. Aby ci w drodze zbytnio nie ciężyło, konia kazałem dać z mojej stajni. Jedź z Bogiem! Jednego zimnego poranka orszak z kilkudziesięciu koni złożony, a wozów parę wiodący za sobą ukazał się w bramie Wilna i wywołując ciekawych z domostw po drodze wprost się kierował ku zamkowi. Obyczajem ówczesnym jechali wszyscy konno, bo choć kolebki i pałuby, a wozy kryte używane były, służyły one wyłącznie dla chorych kobiet i niedołężnych starców. Wszyscy, nie wyjmując duchownych, odbywali podróże wierzchem, wstydząc się kazać wieść na kołach lub saniach, które tylko pod ciężary służyły. Zbyszek też z oleśnicy ze swym orszakiem z Krakowa do Wilna zdążał konno, a namioty jego i sprzęt wozy niosły. Nim orszak oleśnickiego od bram miejskich dociągnął do zamkowej. Już tu o nim wiedziano, a służba miała rozkazy, aby komnaty wyznaczono i gościa podejmowano ze czcią wielką. Bystre oko litewskiego księcia już od dawna w Zbyszku odkryło przyszłego władcę i spraw polskich kierownika. Zyskać go sobie z nim razem iść było jednym pragnieniem Witolda. Lecz Oleśnicki lepiej jeszcze znał stryjecznego brata pana swego niż on jego wiedział że w nim tyle było woli żelaznej siły ile ich brakło Jagielle i że książę już zdradzał zamiary oderwania litwy uczynienia jej samoistną a wielkimi podbojami narusi Polsce niebezpieczną witold pan nowogrodu i pskowa wielki książę całej litwy zrywając węzły które go z polską wiązały łącząc się z krzyżakami mógł jej gotować zagładę Oprzeć się wszystkiemu, co tę potęgę krzepić mogło, było dla Oleśnickiego pierwszym obowiązkiem. Zaledwie na zamek wjechawszy, natychmiast powitany przez księcia Oleśnicki suknie podróżne złożywszy, wezwanym był do zastawianego stołu. Wiedział książę o celu poselstwa, ale mu w pierwszej chwili narzucać się ze swą sonką nie godziło. Sam jeden więc gościa przyjmował naprzód o zdrowie króla się dowiadując który jak zwykle był już na objeździe kraju a, a raczej lasów i podążał do Lublina i Sandomierza skąd na Ruś się miał dostać nie było króla który by nad Jagiełę żywiej się poruszał i nieustannie po wszystkich ziemiach i miastach z kolei obozował Każdego niemal roku widywała go Ruś, Wielkopolska, Mazowsze, Sandomierskie i częste zjazdy szlachty zwojowano do małych mieścin, aby mu z pobliskich łowów łatwiej na nie zjechać było. Witolda wojna tylko lub jakiś cel, narad ważny potrafił wyrwać z Wilna i z ulubionych trok. Król Polski był prawdziwym, koczującym królem, którego namiętność łowiecka wyganiała w coraz nowe ostępy. Całe wozy i całe statki naładować soloną zwierzyną i słać je w podarkach było dla niego największą rozkoszą. Miasta, magistraty, biskupi, wielcy urzędnicy, klasztory otrzymywały prawie corocznie te dary, a jeżeli wojna była przewidywaną, król polował dla wojska. Rozpytywał więc Witold uśmiechając się o powodzenie tych wypraw myśliwskich, o których Zbyszek nie bardzo wiedział. Lecz gdy pozostali sami poseł nie zwlekając, oznajmił z czym przybywał. Ulegliśmy żądaniu króla wszyscy, odezwał się otwarcie, chociaż zamiaru jego ożenienia nie pochwalamy. Przybywam z polecenia jego, aby widzieć i poznać tę, którą to wasza miłość przeznaczasz dla mego króla. Stonu i wyrazu twarzy Witolda mógł poznać, że Zbigniew niechętnie spełniał wolę królewską. Potwierdzały to słowa zimne i krótkie. Chciał posłowi dać całą myśl wypowiedzieć, nimby sam rozpoczął. Milczał więc. Zbigniew po chwili się odezwał. Księżniczka jest bardzo młodą. Będziecie ją dziś widzieli, odparł na koniec Witold. Młodą jest i piękną, lecz sądzę, że takiej właśnie potrzeba Jagielle, aby się do niej przywiązał. Mówi za nią to, że rusinką jest, bo on od dzieciństwa przy matce do tego języka nawykł. Na ostatek wyznam wam otwarcie, nie chcę pozwolić na to, aby król rzymski sam lub przez nastręczone baby słabego Jagiełły oplątał. Jest to człowiek przewrotny, bez serca, któremu zaufać nie można. Najlepiej by jednak było, rzekł Zbigniew, od wszelakiego odwieść małżeństwa, które królowi nie jest potrzebne, a z jego życiem i obyczajem się nie godzi. Gdyby to było możliwe, odparł Witold, znam go z dawna, natura jest taka, że kobiety go ciągną. Nie ożenimy my, ożenią go drudzy i niebezpieczeństwo zawsze grozić będzie. Przypomnijcie sobie granowską starą, z którą go mazowiecka księżna przyjaciółka jej wbrew wszystkiemu połączyła. Przeciągnęła się rozmowa dłużej, w tym to chłodnym, gdyż oba twardzi ludzie nie mieli ku sobie skłonności. I na ostrożności się mieli. Zbyszek nie tajął, że chociaż przybył na oględziny i jakkolwiek by znalazł księżniczkę, zawsze sumieniem do tego zmuszony odradzać będzie królowi ożenienie. Siedzieli jeszcze do tego przedmiotu dodając rozmaite zapytania i uwagi, gdyż Witold o krzyżakach, o zbliżeniu się do Hohenzollerna Brandenburskiego, o swoich narusi podbojach przedsiębranych wtrącał po trosze, gdy drzwi się otworzyły w głębi i pierwsza weszła wolnym krokiem, nadając sobie majestatyczną powagę, kosztownie przystrojona, od klejnotów świecąca księżna Julianna. Z oczyma gniewnymi i zaciśniętymi ustami. Spełniała w tym wolę męża, iż przyprowadzała Sonkę, ale widać było, co to ją kosztowało. Tuż za nią postępowała także na ten dzień w najpiękniejsze swe szaty strojna młodziuchna Sonka, w sukni jedwabnej jasnej i płaszczyku na ramiona zarzuconym, ze starannie utrefionymi włosami rozpuszczonymi. W przepasce na czole urodą i młodością świetniejąca, chciała na przekór Juliannie być piękną, a to jej łatwo przyszło. Byłaby nią mimo stroju i bez starania, bo miała to, bez czego największa piękność nie czyni wrażenia, świeżość rozkwitniętego zaledwie wiosonnego pączka. Szła poza księżną, wcale niezmieszana, śmiało, zdumnie podniesioną główką, patrząc na Zbigniewa, jak gdyby powiedzieć chciała Oto mnie masz. Patrz, Nie jestem że godną być królową waszą. Oleśnicki, który powstał i niskim pokłonem witał Julianne, nie okazał zbytniej ciekawości. Cztery panny służebne które towarzyszyły księżnie, zostały zdala u progu, skromnie stojąc z rękami na piersiach założonymi. Wszystkie one były młodziuchne i dobrane, złośliwie pomiędzy najpiękniejszymi, przystrojone, aby trochę piękność sonki przygasiły. Pomysł ten księżnej nie powiódł się, gdyż księżniczka była z nich wszystkich najurodziwszą. Witold stojący z boku śledził na twarzy duchownego wrażenie, jakie na nim uczyni dziewczę. Tymczasem księżna głosem swym suchym i ostrym wedle zwyczaju zaczęła rozpytywać o zdrowie Jagiełły i naumyślnie czy przypadkiem zagadnęła też o młodą królewnę Jadwigę, córkę króla. Zbyszek na ruskie pytanie musiał odpowiadać po polsku, ale tu wiele nie zależało na słowach, które znaczenia nie miały. Przypatrywano się sobie z obu stron, a Oleśnickiego uderzyć było powinno jak zuchwale. Niemal bez zarumienienia i trwogi żadnej przyszła królowa wpatrywała się w posła. Witold się tego nie spodziewał wcale. I on doznał nieprzyjemnego uczucia. Czoło mu się zmarszczyło. Pomyślał, skąd to płoche i wesołe dziewczę wzięło nagle taką pewność siebie i odwagę. Jak księżna Julianna, Tagisonka były greckiego obrzędu obie, lecz Witold ochrzczony i do kościoła rzymskiego przyjęty w dnie świątecznej przy znaczniejszych obrzędach, do kościoła na zamku uczęszczał. One też mu towarzyszyć musiały. Niekiedy i przez ciekawość szły się przypatrywać obrządkom katolickim w świeżo wzniesionej świątyni. Ściśle spełniający swe obowiązki duchowne Zbigniew na nazajutrz rano udał się naprzód dla odprawienia mszy do katedry. Jakim sposobem potrafiła się wymknąć swemką tylko sama jedna księżniczka i znaleźć się na tej mszy, tego wytłumaczyć nie umiemy. Spostrzegł ją w czasie nabożeństwa Zbigniew, a gdy po nim miał, pomodliwszy się, na zamek wracać, niemało zdziwił, spotykając dziewczę w kruchcie kościoła, jak gdyby oczekujące. Tknęło go to, gdyż się dorozumiewał, iż mogło mieć prośbę jaką, lub zwierzenia się potrzeby, i pozdrowił Sonkę, zatrzymując się przed nią. Księżniczka śmiało patrząc mu w oczy, zdawała się czekać także na pytanie jakie i rozmowę. Była to zaprawdę zręczność szczególna poznania lepszego przyszłej królowej. Czy nastręczona przez Witolda, czy własną jej wolą, Zbigniew więc nie omieszkał z tego skorzystać. Sonka jak gdyby się lękała, żeby im nie przeszkodzono. Zostawując femkę za sobą opodal, z uśmiechem zbliżyła się do Prałata. Nie jest mi tajno, rzekła z wdziękiem naiwnym dziewczęcia, że wyście przybyli na oględziny i że wuj mnie sfata. Chciałam więc, abyście widzieli sonkę z bliska i, jeśli wola, wybadali. Z tych słów mógł Zbyszek zmiarkować, że dziewczęciu myśl za mąż pójścia za starego króla wstrętną nie była. Zdziwiło go to mocno, także przez chwilę milczał. Tak, odparł potem poważnie. Zesłano mnie dla widzenia was. Nie lękacie się zostać małżonką króla już w latach podeszłego? Dziewczę oczy opuściło. Lepszy los mnie nie spotka tutaj, rzekło. Wuj dosyć mnie kocha, księżna nie lubi, życie mam ciężkie. Westchnęła i spojrzała wyraziście na Oleśnickiego, a wejrzenie to znaczyło – weźcie mnie stąd. Po chwili namysłu zaszczebiotała niecierpliwie – być może, iż wuj dlatego mnie wam daje, ażeby miał przy królu sługę swoją – Zgaduję w tym myśl jego, ale że ona i Wam przyjść może, pilno mi powiedzieć było Wam, że niczyją sługą nie będę, a komu wiarę poprzysięgnę, temu jej dotrzymam. Zawierzcie mi dodała z wyrazem wielkim, — Stary król mieć będzie we mnie przyjaciela, nie wroga. To, rzekł Szysonka, obejrzała się trwożliwie za Femką i odstąpiwszy krok, dała wyjść naprzód z kościoła Zbigniewowi, który po chwili namysłu pozdrowił ją, na zamek wracając. Ona pozostała tu chwilę jeszcze, chciała, aby w przód Oleśnicki doszedł do dworca. U drzwi izb, które on zajmował, zebrali się jego orszaku dworzanie, a dowiedziawszy się o tym, że przeznaczona na królowę pani do kościoła poszła, ciekawi widzenia jej, przygotowali się zajść drogę, gdy będzie powracała, i przypatrzyć się przyszłej swej pani. Pomiędzy tą młodzieżą był z dworu Jagieły Chińcza, zrogowa, z tych co w herbie rogi jelenie i krzydło sępie noszą, a zawołanie mają działosza. Ojciec jego tegoż nazwiska do Litwy posłował po Jagiełłę i miłym mu był, i syna potem król na dwór swój wziął, a że chłopak był żyw, wesół, śmiały i słowo mu zabawne przychodziło łatwo i do wszelkiego czynu zuchwalszego był bardzo pochopny, lubił go Jagiełło. A jak zwykł był z najmniejszymi ludźmi i w lesie na owach i na zamku poufalić się łatwo, tak i chińcze sobie przyswoił i nim się posługiwał, dając mu wiele mówić sobie, a często i wyprosić wiele. Młodemu znudzonemu siedzeniem w jednym miejscu chłopcu zachciało się, zasłyszawszy, iż Zbigniewowi dworzan dodawano, także podróż tę odbywać. Wkradł się więc wieczorem do królewskiej sypialni i przypadłszy do nóg Jagielle, począł go na pół pół śmiejąc się prosić, aby mu dał jechać na Litwę. Miłościwy król rzekł, posyłacie Zbyszka, całemu światu wiadomo po co, aby waszej miłości żonkę opatrzył, a co klecha się na tym zna. Jemu one wszystkie brzydkie, bo oni na kobiety jak na szatana pływają. Pozwólcie mnie jechać, a ja się tak przypatrzę i opiszę, jakbym malowaną przywiózł. Dobrodusznego króla Chińcza łatwo zjednał tym i naznaczył go do podróży przy Zbyszku. Na czele więc tych dworzan, co na przejście królowej przyszłej czatowali, stał on, strojny, urodziwy, młody, śmiały, a ciekawy, gotów choćby na guza się narazić, byle księżniczkę widzieć. Dobrał więc sobie miejsce takie po drodze z kościoła do dworców, aby jak najdłużej mógł Sonkę oglądać i dobrze się jej przypatrzeć. Nie obrachował się tylko z tym, że i Femka, i ona Obyczajem ruskim twarze sobie pozawijały, tak iż zaledwie oczy ich dostrzec było można. Za to jego dwór, cały Oleśnickiego powracająca z katedry Sonka mogła widzieć, a na czele jego musiał wpaść w oczy Chińcza, bo się pięknie i strojno postawił. On zaś czarne, zaledwie ogniste oczy zobaczywszy, na tym musiał poprzestać. Zanadto jednak był przebiegłym, aby zraziwszy się tym pochybionej próbie, wyrzekł się do pięcia celu. Femkę, która nie miała potrzeby zwiędłej swej twarzy okrywać zbyt troskliwie przed oczyma ludzkimi, postrzegł Chińcza i dobrze ją sobie zapamiętał. Nie było nad niego zręczniejszego człowieka do wślizgania się między niewiasty, a choć tu kobiece teremy surowiej były oddzielone i strzeżone, działosza nie rozpaczał, że do starej piastunki zbliżyć się potrafi i zawrzeć z nią dobrą znajomość. Całe dnie też miał wolne, a zdało mu się, że mógł więcej pozwolić sobie niż drudzy, gdy i on królewskim posłem, choć nieuznanym był. Krążąc po zamku, jak człowiek niewiadomy, i obcy wiedział, że bezkarnie mógł zbłądzić. Błąkał się i zaglądał, aż femkę idącą przez podwórce najrzał. Śmiało przyskoczył do niej, bo mu na odwadze nie zbywało. Godzina była szarego mroku, a w dziedzińcach dosyć pusto. Rozpytując a udając głuptaszka, chińcza bardzo zręcznie się wypaplał, że dworzaninem króla był, że Jagiełło mu odjeżdżającemu zlecił, aby się dobrze księżniczce przypatrzył. Femka się na to wziąć dała i mało co zawahawszy wprowadziła do swej izby, w której nikogo nie było dla swobodniejszej rozmowy. Lepszej żony jak ta nie znajdzie, szeptała Femka. Choćby świat zjeździł, szukając jej dla niego. Zobaczycie, jaka piękna, bo ja wam ją pokażę. Abyście powiedzieć mogli, iż na całej Rusi i Litwie nie ma urodziwszej, a dobra też dla ludzi. I niełatwo ją kto podwiedzie lub oszuka, bo jak na człowieka spojrzy, na wylot go zna. Wdzięczną będzie królowi, że ją stąd wyzwoli, bo życie nam obmierzło. Drugiego dnia z południa stara piastunka czatowała już na Chińczy, dała mu znak porozumienia, a dworzanin bardzo zręcznie, niepostrzeżony, do izby jej pospieszył. Sonka już była na to przygotowaną, przystroiła się tak, aby Chińczan mógł piękność jej podziwiać i gorąco ją królowi opisać. Ledwie wśliznąwszy się miał czas kilka słów do femki przemówić młody dworzanin, gdy z kłębuszkiem wełny i iglicą jakby szukając piastunki w pomoc sobie ukazała się na progu księżniczka. Ponieważ nie miała na sobie płaszczyka, tylko obcisłą sukienkę, mógł więc zdumiony pięknością jej chińcza nie tylko przypatrzyć się pięknej twarzy, ale i dziewiczą jej kibić, jak utoczoną, zręczną, gipką, silną podziwiać. Stanął jak osłupiały, bo choć wiele kobiet w Krakowie i w Polsce widywał pięknych, tak książęcej i pańskiej postaci w życiu nie oglądał. Dziewczę zobaczywszy go, niby przestraszone i zdziwione Uczyniło krok, jakby się cofnąć chciało Ale Femka półgłosem uspokoiła ją I wskazując chińcze powiedziała, że komornikiem króla Jagiełły był A przyszłej swej pani radby czołem uderzyć Zuchwały zwykle działosza na ten raz stał trochę onieśmielony Ale to trwało krótko, olśniła go piękność Ośmielił uśmiech łagodny. Zawahawszy się nieco, bo sromnie wieści okazać jej wypadało, Sonka spojrzała na chińcze i poczęła miłym głosem: Nie macie co się ciekawić, bo królowi ponop, panowie polscy żenić się nie dopuszczają, a choćby żenili go, to mu inną dobiorą. Chińcza zaraz przerwał żywo, że w Bogu ma nadzieję, iż ona, a nie inna będzie królową. Gdy się nasz pan dowie o jej piękności, dziewczę się zarumieniło. – Są piękniejsze – rzekło skromnie. Zaklął się, że chyba nie było ich na świecie. – A co wasz ksiądz powie o mnie? – dodała figlarnie. – Ksiądz też zganić nie może – zawołał Chińcza. Choćby nawet nie opisał, jak należy, król go słuchać nie będzie. Tu śmiejąc się, dodał dworzanin, że on miał też zlecenie od pana, aby widział księżniczkę i dobrze się jej przypatrzył, aby opowiedzieć umiał. Zasromała się Sonka trochę, zakrywając rączkami, ale w ten sposób, że ręce ukazała lepiej, Twarzy bardzo niezasłoniwszy, po chwili milczenia rad rozmowę przedłużyć, Chińcza począł opisywać, jakie to szczęśliwe życie można było wieść na krakowskim zamku, który daleko piękniejszym był od Wileńskiego i komnaty miał malowane, a złocone izby ogromne, wspaniałe. Od słowa do słowa opisywał jej potem Jagiełę, jego podróże i łowy, obyczaj wszelki, dobroduszność, a hojność dla ludzi. Dobry czas upłynął, nim się powtarzającemu po kilkakroć jedno chińczy, który tymczasem jak w obraz patrzył w sonkę, przebrało treść. Szmer jakiś w sąsiedniej komnacie zmusił też księżniczkę do szybkiego cofnięcia się za drzwi, które zaraz po sobie zamknęła. Działosza stał długo oczarowany, przyjść nie mogąc do siebie. Cieszyć się potem począł i wykrzykiwać, jacy wszyscy szczęśliwi będą, gdy taką panią pozyskają, która na smutne, posępne mury Wawelu wniesie z sobą wesele i szczęście. I Pan nasz przy niej odmłodnieje mówił z zapałem, a co nim teraz klechy, i panowie rządzą, to królowa go pod władzę zagarnie i nastaną lepsze czasy. Byłby tu jeszcze gwarzył, tak może długą nadzieję jakąś mając. noż się znowu księżniczka pokaże, ale go femka, obawiając się ludzkich języków złych, precz odprawiła. Dopiąwszy celu rad bardzo z siebie chińcza powrócił do swoich, lecz miał rozumu tyle, iż choć go badano o swoim szczęściu, nie bąknął nikomu. Królowa ta przyszła głowę mu zawróciła. Tej pani służyć, mówił sobie, dopiero by człowiek szczęśliw był. Zręczny i przebiegły obiecywał sobie wszelkich dołożyć starań, aby i król się z nią ożenił i on na dwór pani mógł się dostać. Po kilku dniach pobytu w Wilnie, gdy ani Zbyszek Witolda, ani Witold jego pozyskać sobie nie mógł, rozstali się dwa i przyszli zapaśnicy. Witold nie pokazał tego po sobie, iż opór żelazny Zbyszka niemal nienawiścią ku niemu go napełnił. Owszem, ze czcią wielką, obdarzywszy wedle zwyczaju, odprawił książę posła, zalecając mu tylko sprawę sonki, o której Zbyszek milczał oględnie. Na powrót więc długą znowu drogę przebywać musiał Oleśnicki, skracając ją sobie pracą, gdyż nawet z noclegi i spoczynki na czytaniu spędzał i na pisaniu list Chińcza, nie dając z siebie nic zdobyć nikomu, tak do Polski się ze dworem dostawszy, zręcznie zarządził, iż opuściwszy pod jakimś pozorem orsza goleśnickiego, samowtór z pachołkiem przodem do Krakowa pobiegł. Tu się ich tak prędko nie spodziewano, a króla, który na łowach był znowu, nie zastał. Dowiedział się tylko przybywając, że Zawisza Czarny, którego król był tak samo jak Zbyszka do Wilna wysłał do Czech, do Owki, schwycony w drodze i uwięziony był. O królowej więc czeskiej myśleć zaprzestał Jagiełło i wszystko się tak składało, iż Sonka na królowe wybraną być musiała. W Krakowie jednak spodziewano się, że biskup i Jagielle w końcu małżeństwo z głowy wybiją, nie czekając powrotu jego Chińcza, gdy się dowiedział, że król około Przemyśla polował, niedługo czekając puścił się, konia zmieniwszy, na jego spotkanie. Wiedział, że Oleśnicki w Krakowie na niego będzie oczekiwał. Po drodze wszędzie przez komorników Jagiełły, którzy dlań zapowiadali noclegi i stanowniczych, przodem wysyłanych dopytując – Kędy go miał szukać, Chińcza w końcu już ku Krakowu ciągnącego na noclegu pochwycił. Zręczne chłopie, nie dając znać o sobie, gdy król po wieczerzy na sianie legł, przyszedł jakby do zwykłej panu posługi. Zadumany król nie poznał go zrazu, lecz przy świetle kaganka przypatrzywszy mu się, krzyknął na nich — Chińcza, a tyś tu skąd? — zwilna miłościwy panie. – A Zbyszek? – Jedzie jeszcze. – Porzuciłeś go? – Bo mi się do mojego pana stęskniło. – Rozśmiał się król palcem mu znak dając, aby się przybliżył. Chińcza stawił się tuż. – Mów. – Widzieliście ją? Pałały oczy staremu i twarz się trzęsła, gdy to mówił. – Mów, nie zdaro. – Widzieliśmy, miłościwy panie, – rzekł. Widzieliśmy to cudo, a jak człowiekowi, gdy w słońce spojrzy, oczy potem bolą, tak nam popatrzywszy na nią. Rozśmiał się jak jeło. Niezaspokojony tym, co słyszał, kazał sobie król jedno a jedno powtarzać. Mów, a oczy jakie? I śmiał się, a wzrost, a włosy. Działosza cierpliwie śpiewał ciągle tą samą piosenkę, a stary jej słuchał, jakby dla niego coraz nową była. Znając go już, wiedział Chińcza, że teraz, gdy głowę miał pełną pięknej księżniczki, nikt w świecie małżeństwu temu nie potrafi stanąć na przeszkodzie. W innych sprawach powolny do zbytku, gdy o niewiasty chodziło, Jeło umiał być uparty. Tak małżeństwo ze starą granowską, przeciw któremu byli wszyscy z niewiastą schorowaną wdową po mężach kilku, nie niepiękną już, ale że mu się przypodobać zalotnością umiała, pomimo wszystkich i wbrew duchownym, król do skutku przyprowadził. Tu piękność i młodość były ponętami dla starca, którym on oprzeć się nie mógł. Chińcza, nim do Krakowa dojechali. Pewnym swojego był. Król dopiero w bramę wjeżdżał, gdy już dworzanin na probostwo świętego Floriana biegł, pozywając Zbyszka na zamek. Kożucha podróżnego nie zrzucając, czekał jak giełło niecierpliwy. Nie zdradził się jednak i prałatowi mówić dał naprzód o poselstwie. – Sonkę widziałeś? – zapytał, wytrzymawszy nieco. – Nie jeden raz, miłościwy królu. – Odezwał się zimno Leśnicki. Młodą jest do zbytku, a i piękną do zbytku może. Jagieło parsknął. Ksiądz jesteś, rzekł. Tak, odparł szorstko Leśnicki. Ale i świeccy ludzie to przyznają, że wielka piękność niewiasty rychlej psuje niż lepszą czyni. Robi ją dumną, płochą często, a w kadzidłach się miłującą. Nauki tej moralnej król zdawał się nie chcieć słuchać. Kiedym z Granowską się żenił, zawołał: Coście prawili, że stara i brzydka, a teraz, teraz, gdy sonkę chce wziąć, mówicie, że młoda i piękna, i to złe, i to złe. Jakże tu wam dogodzić? Byłby na to sposób, gdybyś miłość wasza wcale o małżeństwie nie myślał, odezwał się Oleśnicki. Nie jest ono potrzebne. Wam! Przerwał król gwałtownie. A ja nie dla was się żenie. Zerwaną krótko rozmowę Jagiełło na nowo poczuł. Chwalą ją, że dobrą i łagodną jest. Trudno o tym sądzić, rzekł Oleśnicki. że śmiałą jest, o tym wiem. A muszę dodać, co mi każe sumienie, że małżeństwu przeciwną nie będzie. Król w szerokie dłonie uderzył i na głos się śmiał oczyma pomrugując. Wtem Oleśnicki rad na co innego zwrócić uwagę o Witoldzie rozpoczął, o jego zamysłach podbojów na Ruś, o wiązaniu się niedobrym z krzyżakami. Ze spuszczoną głową słuchał milczący już Jagiełło posępnie. Wiedział, że Oleśnicki nie lubił Witolda i z pełna nie dawał wiary temu, co mówił, posądzając go o przesadę. Nie sprzeciwiał się jednak na próżno. kilkuletnie panowanie w Polsce oswoiło go już z położeniem z granicami władzy i z ludźmi, co go otaczali. Wiedział Jagieło, że sam jeden nie przemoże szlachty i panów, którzy swoich praw pilno strzegli, starając się o rozszerzenie ich, a nie dopuszczając najmniejszego zamachu na ich ścieśnienie. Wyrzekł się dawno myśli o tym i płynął z prądem, któremu oprzeć się nie mógł. Niekiedy udawało mu się kupić sobie stronników z cicha popierających go, ale i ci jak biskup, jastrzębiec głośno przeciw panom senatorom i radzie nie śmieli wystąpić. Z tym biernym stanowiskiem swym, na którym cześć odbierał, łaski mógł świadczyć i łowami się zabawiać. Pogodził się w końcu, szukając w Mazowszu u siostry, u Witolda w Litwie, na Rusi swobody, której nie miał w samej Polsce. Zarazem też spadało z ramion jego brzemię wielkie odpowiedzialności za losy państwa, którymi inni się za niego opiekowali. Zygmunt, król rzymski Witold, oba samoistniejsi, Ile razy wprost Jagieły zyskać sobie chcieli, spodziewając się, iż on pokieruje sprawami Polski po ich myśli, rozbijali się za każdym razem o to, że król wobec Zbyszka i panów krakowskich w końcu się bezsilnym wyznawał i odsyłał do nich. W tym roku Władysław musiał może przeciwko woli swej zrzec się. Przyniesionej mu i ofiarowanej czeskiej korony, z którą razem trzeba było kacerstwo poślubić i narazić się Rzymowi. W jednej tylko sprawie krzyżackiego zakonu Jagiełło zachował sobie własną wolę i żywo się nią zajmował, ale tu był w zgodzie z doradcami swymi, którzy również, jak on, na zupełne złamanie potęgi krzyżackiej nastawali. Po rozmowie o Sące, której już król nie przedłużał, Zwróciła się ona na sprawę z Zakonem i dwuznaczne stosunki Witolda z Nim. Miłościwy Panie, odezwał się ze swą otwartością niekiedy szorstką i bezwzględną Oleśnicki, przypuściwszy, że przeciw wszystkim nam zechcesz siostrzenicę Witoldową poślubić, nie poślub, że z nią mimo swej woli i wiedzy Witoldowych myśli i zamiarów. Tak bliska krewna z jego ręki ci dana, przyniesie z sobą wpływ jego złamie najmocniejsze postanowienia. Przez krótką chwilę nie odpowiadał Jagiełło, głowę trzymając zwieszoną. Podniósł ją potem zwolna i potrząsnął nią. Myślicie, rzekł, że ja dlatego iż was słucham, tak samo i żony i Witolda słuchać muszę, i żem tylko do posłuszeństwa stworzony? Znacie więc mnie, a nie poznaliście, jakim jestem? Słucham was, bo mi całe życie spierać się i walczyć ciężko by było i wiem, że siła złego na jednego nie przemogę. Po cóż daremnie mózł sobie zadawać, ale baba nie zapanuje nade mną nigdy. Zbyszek się uśmiechnął. Na krzyżakach więc znowu dokończono rozmów i Oleśnicki wyszedł, nie wiedząc jakie będzie postanowienie królewskie co do ożenienia. Przez kilka dni król unikał o tym rozmowy i wzmianki. Bawił się tymczasem przyszłym małżonkiem córki swojej Jadwigi, narajonym jej ośmioletnim Brandenburczykiem, ciesząc, że choć po kądzieli przejdzie korona na krew jego. Oleśnicki co dzień widywał Jagiełę i o małżeństwie, nie słysząc, uspokajał się, bo sądził, że król o nim zapomni i zlęknie się nowych związków. Tymczasem stary pan ważył w myśli wszystkie niedogodności i niebezpieczeństwa. Widział je, rachował, ale krewkość przemogła. Księżniczka piękna była i młoda miałże ostatniej w życiu pociechy się pozbawić, nie wolno mu było jeszcze się raz o szczęście pokusić? Razu jednego w podwórcu zameczku Niepołomickiego na łowach będąc król postrzekł cały swój dwór cisnący się do jakiejś staruszki, która głośno wykrzykując i rękami poruszając zabawiała młodzież jakimiś gadkami. Posłał się dowiedzieć co to było. Chińcza przyniósł mu wiadomość, że stara wędrowna z pokucia baba Rusinka wszystkim wróżyła. Pomimo zabobonnej obawy uroku, nie mógł wytrzymać króli i babę kazał do izby przyprowadzić, nie mówiąc jej, że królem był, aby jemu przyszłość przepowiedziała. Uczynił to tym uspokojony, iż Hincha za zaprzysiąkł, jako babę widział w kościele w kruchcie święconą wodą żegnającą się i modlącą na klęczkach. Stara przyprowadzona do izby prawie gwałtem, bo się obawiała, aby ją jako czarownicę nie zamknięto, po długim wahaniu z wosku poczęła królowi wróżyć. Zapowiadała mu, że się wkrótce ożeni i mieć będzie żonę piękną i młodą, a z niej aż troje potomstwa, z których dwóch panować będą na ziemi, a jeden w niebie. Król i śmiał się z tego i ramionami ruszał, kazał babę nagrodzić niewiele niby ważył, co plotła, lecz mimo woli wróżba w nim wzmocniła postanowienie ożenienia. Obawiając się oporu ze strony Zbyszka Jagiełło, potajemnie miejskiemu pisarzowi kazał list do Witolda ułożyć po niemiecku, oznajmujący mu, że na Litwie będzie wedle zwyczaju o Bożym Narodzeniu i nawiedzi go w trokach, gdzie się o dzień ślubu z Sonką ułożą. Chińcza z tym pismem miał się niepostrzeżenie wykraść i zawieść go tak, aby się w Krakowie między panami nic nie domyślano. Do takich spraw żwawy, obrotny i ochotny, gdzie trzeba było głowy i grzbiet nastawić, chińcza nadawał się doskonale. Nie był tak znaczną postacią na dworze, aby ubytek jej postrzeżono i podejrzenie powzięto. Zjawiał się i znikał, a król wierności jego ufał. Puścił się więc działosza znanymi drogami znowu ku Wilnu, gdy w Krakowie jeszcze naradzano się nad tym, jakby króla od ożenienia odwieść i wyrwać z rąk Witolda. Sonka bowiem dla wszystkich wyobrażała tu jego ucho i żelazną rękę. Na trockim zamku oczekiwano na króla. Była to ulubiona siedziba Witolda, w której on może się więcej czuł panem niezależnym niż w Wilnie. Nawykł ją był uważać za dziedzictwo swe i ojcowiznę, za swe dzieło. Murował się tu, ozdabiał zamki oba, obwarowywał je, przenosząc pobyt w nich cichy, spokojny nad gwar wileńskiego grodu stolicy. Ile razy znużonym się czuł, potrzebował spoczynku, wytchnienia i swobodnego rozmysłu, jechał do Trok. Mała przestrzeń dzieliła go od Wilna, a życie na trockim zamku zupełnie było odmienne. Rzadko i chyba takich przyjmował tu gości, z którymi chciał być sam na sam. Najczęściej albo z małym orszakiem, bez żony, lub z nią i niewielą ludźmi, zjeżdżał tu w lasy, dumać i układać przyszłe Litwy losy. Tym razem wygodnie mu tu było zjechać się z jagiełą, gdyż znając słabość jego wiedział, że kilku dni bez łowów nie wytrwa, a około trog lasy pobliskie obficie jeszcze niespłoszonego zwierza dostarczały. Od czasu bytności Zbigniewa i po zapowiedzianym już przyjeździe Jagieły przez Chińcze, Witold myślał ciągle o ożenieniu go z siostrzenicą i nie wątpił, że mimo oporu Oleśnickiego Jagiełę do tego skłoni. Nim by to nastąpić mogło, Witold przywoływał często Sonkę do siebie, aby ją przysposobić i nauczyć, jak mu służyć miała, będąc królową. Królową cię nie powtarzał, ale tak samo cię z tronu będę mógł zrzucić, jeżeli mi nie zechcesz być posłuszną. Z mojej łaski zostaniesz żoną Jagieły. Pamiętaj, ale od mojej zemsty, gdybyś zdradziła ani Jagiełło, ni panowie polscy cię nie osłonią. Słuchając tych napomnień i gruźb z jakimś chłodem i poddaniem się, Sonka nic na to nie odpowiedziała. Witold chciał ją wyciągnąć na zobowiązania i przyrzeczenie, wówczas przebąkiwała coś dwuznacznie, niejasno, z tym tylko, że wdzięczną mu jest i będzie. Witold nie zwracał na to uwagi, bo nadto był pewien siebie, aby mógł przypuszczać, że młode dziewczę będzie śmiało stawić mu opór i nie pójści za wolą jego. Księżna Julianna go przestrzegała, ale na próżno nawykły z nią staczać boje i przeciwić się jej, tak jak ona mu się stawiła opornie, śmiał się z jej pogróżek. Ale ty nie znasz tej gadziny, którą na swych piersiach wychowałeś, powtarzała, to dziewczę chytre i mściwe. Jemu wierzyć nie można, ona cię zdradzi. Witold śmiał się i mówić o tym nie dawał. W oczach jego sonka była słabą istotą, która siłę swą od niego czerpać musiała, na nim się opierać. Niechęci dla pięknej dziewczyny przypisywał książę te wróżby, z których się naśmiewał. Nie uderzyło go to nawet, że sonka dawniej mówna, wesoła, trzepiotowata, z nim nagle stała się poważną i milczącą. Dziewczę kryło w sobie co myślało i czuło, zwierzając tylko femce, która z obawy, aby nie przeniknięto jej, usta zamykała. Gdy przybycie do troku nowemu latu zapowiedziano, Witold rozmyślał tylko, jak ma sonkę Jagielle wskazać. Bo nie po co innego król tu ściągał sprowadzić ją do trok czy Jagiełę, przywieść do Wilna. Pierwsze zdało mu się dogodniejszym, chociaż drugie łatwiejszym było. Przewidywał opór i dąsanie się księżnej Juliany, zmuszonej wieść z sobą nielubianą księżniczkę, aby jej ułatwić wywyższenie, któremu by raczej zapobiec chciała. W tym jednak, jak we wszystkim, czego Witold chciał i co nakazywał, ani ona, ni nikt mu się opierać nie mógł. Zapowiedział żonie, aby z dworem swym i sonką razem z nim do trok jechała. W milczeniu nadąsanym księżna wysłuchała rozkazu. Witold poprzedził je na zamek, na którym nawet dla króla i licznego jego dworu zbyt wielkich przygotowań nie było potrzeba. Liczny tylko orszak wyżywić było ciężko, lecz wilno miało zapasy, a wieśniacy, wozy i sanie na skinienie. We dnie jeszcze wigilią nowego lata nadbiegł goniec króla poprzedzający. Witold rad go dobrze usposobić dla siebie na spotkanie wyjechał. W mili od trok spotkali się na gościńcu i z koni zsiadłszy uściskali. Król nie miał z sobą wielkiego dworu, kilku zaledwie panów mu towarzyszyło, lecz pomiędzy nimi był nieodstępny Oleśnicki. Zobaczywszy go Witold mimo woli się zrzymnął. Spodziewał się, że Jagiełło choć tyle mieć będzie mocy i zręczności, aby mu nie dać jechać z sobą, gdy... Miał być tylko zawadą. Powitał jednak przeciwnika uprzejmie, nie ukazując mu chmurnego czoła. Z twarzy Jagieły, podróżą i ruchem, jakby odmłodzonej, widać było pragnienie poznania swojej przyszłej i rozbudzoną ciekawość. Stary niecierpliwym był jak dziecko i ukrywać się z tym nie umiał. Zaledwie kilka słów przemówili do siebie, gdy do ucha pochyliwszy się Witoldowi, szepnął mu. A zobaczy ją ja rychło, książę odparł wesoło. Dziś jeszcze nawet. Słów tych parę zamienili tak, że ich nikt podsłuchać nie mógł.